Witam Was. Dzisiaj w podróży spotkał nas deszcz i zaraz po deszczu spotkaliśmy takie oto zjawisko. Podwójna tęcza. Była ona jeszcze bardziej widoczna, jednak nim zdążyliśmy szybko zawrócić w odpowiednie miejsce, żeby to nagrać, zaczynała już znikać. Jednak udało się uchwycić przynajmniej jeszcze jedną całą i kawałek tej drugiej. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj nasunęła na myśli, to jest obietnica tak zwanego złotego kociołka na końcu tęczy. Pewnie każdy z nas to zna z różnych opowiadań, szczególnie o krasnalach, które były, że właśnie tam na końcu tej tęczy czeka na ciebie kociołek ze złotem. Jednak bardzo często wielu z nas biega po prostu przez całe życie i szuka czegoś. Biegnie i szuka swojego szczęścia. To tak, jakbyśmy biegli teraz za tą tęczą i spróbowali znaleźć jej koniec. Jednak im wydaje nam się, że będziemy bliżej tej tęczy, tym niestety ona się oddala od nas. I tym oto sposobem nigdy nie dojdziemy do końca tej tęczy. Ponieważ albo nam zniknie sprzed nosa, bo przestanie padać, albo chmury zaciągną słońce, albo po prostu przesunie się dalej, ponieważ my będziemy się przesuwać z tym. Jednak ten kociołek tego złota zawsze był tutaj symboliczny. On ma tutaj do przekazania dla nas to, że jest to mądrość życiowa. Nasze doświadczenia, które codziennie zdobywamy, nasze przeżycia, nasze chwile szczęścia, które są bezcenne. I tak właśnie jak oto ta tęcza, która po prostu pokazuje nam, że wszystko będzie dobrze, jak gdyby obietnica dana kiedyś przez kogoś, która się tutaj pokazuje, że wszystko będzie dobrze. A właściwie to wszystko jest już dobrze, ponieważ jak nasze życzenia wypowiadamy, też ma duże znaczenie. Kiedy mówimy wszystko będzie dobrze, znaczy, że przesuwamy to w przyszłość. Dlatego warto powiedzieć, wszystko jest dobrze, kiedy ktoś nas o to zapyta. I tym oto sposobem po prostu zdobędziemy ten nasz przysłowiowy kociołek złota, który czeka tutaj na końcu tej tęczy. Czyli jednym słowem, jest to po prostu nasza mądrość życiowa, którą zdobywamy przez całe życie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pierwszy raz udało nam się uchwycić tak piękną tęczę, choć szkoda, że nie udało się ich uchwycić, jak były jeszcze obydwie widoczne. Jednak, no cóż, nie wszystko w życiu można mieć na zawołanie ręki. Przynajmniej zobaczyliśmy je, jak wyglądały obydwie razem. I to właśnie był ten nasz kociołek złota, że udało nam się je zobaczyć obydwie razem. Czyli nowe doświadczenie, coś nowego, co udało nam się zobaczyć. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.